Na program zaprasza Bonimet, producent mieszanki ziołowej Pregna Bonisan dla kobiet planujących ciążę. Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny. Dzisiaj pytanie, które brzmi następująco. Jak przy użyciu ziół zwiększyć prawdopodobieństwo zajścia w ciążę? Proszę Państwa, trudności z zajściem w ciążę to jest problem, z którym się bardzo często pacjenci zwracali do ojca Grzegorza Sroki. Ja praktykowałem u ojca 16 lat i bardzo często widziałem taką sytuację, gdy pojawiały się małżeństwa z tym problemem. Ojciec Grzegorz zalecał wtedy zazwyczaj wiele. Jednym z takich zaleceń była mieszanka ziołowa, którą stosował zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Zalecał picie naparu z tej mieszanki ziołowej co najmniej raz dziennie, ale nawet dwa razy dziennie. W skład tej mieszanki wchodziło ziele melisy, macierzanka, owoce niepokalanka, lebiotka, rdes ptasi, pokrzywa. Tą recepturę, to Państwo macie na ekranie. I ta mieszanka była taką podstawą, ale ojciec Grzegorz stosował również produkty pochodzenia pszczelego, czyli zalecał pyłek pszczeli i propolis. Najczęściej połączenie tego propolisu i pyłku z miodem. Zalecaliśmy taki preparat, gdzie one były połączone ze sobą. Pacjenci, zarówno panie, jak i panowie, zażywali to do ust. I oczywiście można sobie zrobić samemu taki produkt, można korzystać z tego, co się znajduje na rynku. I trzecią rzeczą, którą zawsze ojciec Grzegorz zalecał, to było mumio. Ja wtedy nie bardzo w to mumio jeszcze wierzyłem, nie wiedziałem, dlaczego on to zaleca, tą substancję. I dopiero po jakimś czasie dotarły do mnie badania naukowe, już po jego śmierci, gdzie pokazano w nich, nie były to jakieś ogromne badania, niemniej jednak było to doniesienie naukowe, gdzie pokazano, iż stosowanie mumio powoduje zwiększenie poziomu testosteronu, zwiększenie ilości plemników oraz ich ruchliwości. Zatem również to było. No, ojciec Grzegorz tego nie wiedział, ale intuicyjnie takie połączenie właśnie stosował. Kolejna sprawa, o której zawsze pamiętam, to było to, że on z tymi małżeństwami długo rozmawiał. Wychodził z założenia, zresztą za namową luminarzy naukowych, bo profesor Fijałkowski, profesor Klimek, to byli ludzie, którymi ojciec skonsultował w tej kwestii. Już wtedy wiedzieli, że dobrze przeprowadzony wywiad i dokładne badanie pacjenta i pacjentki mogą znaleźć przyczynę bezpłodności. To w tej chwili nazywa się, często jest taki termin spotykany, naprotechnologią, więc ojciec Grzegorz taką jakby naprotechnologię stosował. Oczywiście nie w pełni, bo nie mógł zbadać ich do końca, niemniej jednak dokładnie prowadził wywiad, a z wywiadu możemy się dowiedzieć bardzo wiele. Konsekwencją tego wszystkiego było powstanie takiego poradnika, który wydał pod pseudonimem Bonifacy Bocian. To była taka broszurka, którą zawsze tym małżeństwom rozdawał. Zalecenia z tej broszurki znajdują się w takiej książce Ziołolecznictwo ojca Grzegorza Sroki. Widzicie Państwo na ekranie tą okładkę tej książki. Można sobie tam szczegółowo, tam jest 20 kilka szczegółowych porad, które można zastosować, aby ten efekt osiągnąć. No w każdym razie bardzo często mi się zdarzało, że te małżeństwa wracały już zadowolone, szczęśliwe. Czasami też dziadkowie pojawiali się, bo były to porady skuteczne. Mam nadzieję, że dla Państwa również będą. Sponsorem programu był Bonimet, producent mieszanki ziołowej Pregna Bonisan dla kobiet planujących ciążę.